Jakiś czas temu na moim biurku wylądowała myszka Genesis Zircon X, limitowana edycja myszka, absolutnie świetna, która do dzisiaj na tym biurku się znajduje. Natomiast w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy sprawdzić nową myszkę Genesis Zircon 13, która może zmienić oblicze gamingu. Dobra, no to zarąbiście. I choć po odpakowaniu pudełka z myszką możemy stwierdzić, że jest to klasyczny gryzoń, z jakim mieliśmy wiele razy do czynienia, to absolutnie nic bardziej mylnego. Ta myszka naprawdę może odmienić podejście producentów do tworzenia swoich produktów i przede wszystkim do ich kustomizacji, ponieważ w tej myszce możemy wymienić niemal absolutnie wszystko. Zaczynając od body, od naszej dupki myszki, która może się nagle stać bardziej uwypuklona. Oczywiście ma to za zadanie sprawić, żeby korzystało nam się z tej myszki bardziej komfortowo i żebyśmy dopasowali taką myszkę do kształtu swojej ręki. Jak to wszystko wymieniać? Oczywiście za chwileczkę będę Wam pokazywał, bo jest to naprawdę bardzo ciekawy proces, ale samo body często już w myszkach spotykaliśmy, nie jest to nic odkrywczego. Znacznie bardziej odkrywczym są te switche. Do myszki Genesis Zircon 13 dostajemy łącznie 3 pary switchy. Oczywiście switche się od siebie różnią, mają różną charakterystykę i ja niestety na chwilę obecną nie potrafię tej charakterystyki ocenić, ale to będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać, jak to się klika i z czym to się je. Dodatkowo do samej myszki dostajemy 2 sprężynki, no mikroskopijnych rozmiarów, natomiast te sprężynki mają sprawić to, że będziemy regulować siłę nacisku, z jaką ten switch będzie aktywowany i z jaką siłą nacisku będzie odbijany. Fenomenalna sprawa, to jest coś, co chciałbym zmienić na przykład w swojej myszce, aby na przykład prawy przycisk chodził mi troszeczkę z większym oporem. Dlaczego? Zdarza mi się niesamowicie często w grach coś takiego, że strzelam lewym przyciskiem, ciskam full auto i nagle klikam prawy przycisk. Nie wiem dlaczego, mięsień mi się skurcza, nie wiem. No i delikatnie naciskam, muskam ten przycisk i tam się celownik odpala i ja już nie mogę strzelać, nie mogę klikać, nic się nie dzieje, totalna porażka, umieram. A gdybym miał taką możliwość, żeby zastosować sprężynkę, która faktycznie będzie i switcha, który będzie troszeczkę ciężej reagował, no to wtedy taka sytuacja po prostu nie miałaby miejsca. Ale wracamy do elementów, dzięki którym możemy dalej customizować i konfigurować naszą myszkę, a są to tejpy. I żeby Was nie zmylić, nie są to takie klasyczne tejpy bardzo niskiej jakości. To są tejpy, które mają swoją strukturę antypoślizgową. Są niesamowicie satysfakcjonujące w dotyku i mam wrażenie, że jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje takiego dodatkowego chwytu, to te tejpy będą idealnym rozwiązaniem na tej myszce. Dodatkowo oczywiście dostajemy ślizgacze. To też się często w myszkach zdarza, że faktycznie dostajemy dodatkowy zestaw w razie, gdyby nam się te ślizgacze gdzieś tam wytarły. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Troszeczkę żałuję, że nie dostajemy ślizgaczy innego rodzaju. Na przykład jedne mogłyby być teflonowe, już nałożone, ale drugie mogłyby być szklane. One oczywiście są nieco droższe i ta myszka wtedy musiałaby więcej kosztować, ale mam wrażenie, że gdyby Genesis dodał tutaj szklane ślizgacze, to byłby absolutny game changer i w tej myszce byłbym już od samego startu zakochany. Przewód oczywiście wyczepiany, więc mamy również możliwość customizowania naszego przewodu, gdybyśmy chcieli wymienić go na przykład na bardziej kolorowy albo po prostu innego rodzaju, ale powiedzmy sobie od razu, że jest to myszka bezprzewodowa. To jest oczywiście podstawa w tego typu myszkach, bo te myszki są dedykowane e-sportowcom, więc przewód będzie nam służył głównie i tak do ładowania. Natomiast jeżeli chodzi o ten dongiel, patyczek, pstryczek, to jest to narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli po prostu naszą myszkę zmodyfikować. Zanim jednak przejdziemy do samego modowania tej myszy, muszę Wam o niej troszeczkę opowiedzieć, bo jest naprawdę o czym. Zacznijmy od sensora. Prawdziwy e-sportowy sensor PAW3395 o rozdzielczości do 26000 dpi. Naprawdę bardzo dobry sensor, jeszcze do niedawna wykorzystywany w absolutnie topowych myszkach i tutaj również takie zastosowanie. Mamy sensor, z którego naprawdę każdy e-sportowiec będzie zadowolony.
zadowolony. Z mankamentów, które zauważyłem, niestety waga. 77 gramów i to czuć. Dla tytułów e-sportowych niestety może to być dość duży mankament, no bo zależy nam na tym, żeby mysz odchudzić, ale domyślam się, dlaczego w tym przypadku się nie dało. Z ciekawych rozwiązań, boczne przyciski myszy są gumowe, co całkowicie gumowe, co zapobiega gdzieś tam prześlizgiwaniu się palca. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Sama estetyka myszy do mnie oczywiście przemawia, no mamy taką klasyczną czarną mysz, nic absolutnie odkrywczego, z dolną płozą w postaci RGB, którą oczywiście za chwilkę będziemy sobie odpalać. No i to, co oczywiście najważniejsze, czyli jest to myszka bezprzewodowa i producent mówi o tym, że jej czas pracy na baterii to około 100 godzin. Oczywiście jestem w stanie w to uwierzyć w momencie, kiedy faktycznie ta płoza z tyłu zostanie przez nas wyłączona w dedykowanej tej myszce aplikacji. Przejdźmy jednak do tego, co najważniejsze, czyli do modowania tej myszy. Oczywiście zaczynamy od tego, że zdejmujemy jej plecki. No i moi drodzy, prezentuje się to w następujący sposób. W środku mamy ukryty dongiel Wi-Fi. Oczywiście łączność 2,4 GHz, to bardzo ważne. No, nie jest to takie bardzo, bardzo intuicyjne i łatwe, ale podważamy część, która osłania nasze switche, która jest po prostu naszymi klikaczami. Musimy być przy tym ostrożni i uważni, żeby faktycznie żadnego plastiku nie połamać. Natomiast mam wrażenie, że twórca tej myszy też już takie ewentualności przewidział. I mam też wrażenie, że jak Piciu po raz pierwszy rozbierał tę myszkę, to wsadził te sprężynki odwrotnie. No cały on. Ja na chwilę obecną tych sprężynek się pozbędę, żeby ich po prostu nie zgubić. Trzeba być przy tym bardzo, ale to bardzo ostrożnym, żeby faktycznie te elementy nam się gdzieś nie pogubiły, nie uciekły nam, no bo szkoda, no szkoda, no jakbyśmy chcieli kiedyś taką sprężynę po prostu sobie najzwyczajniej wymienić, no to fajnie byłoby ją w komplecie mieć. Podważamy naszą konstrukcję, a zapomniałbym o najważniejszej rzeczy. Na tyle mamy slider, przycisk, który musimy przytrzymać, żeby faktycznie naszą myszkę rozebrać i żeby ona nam tutaj pięknie puściła. No i moi drodzy, ja już w tym momencie mam myszkę całkowicie rozebraną. Widzimy całe jej wnętrze, całą jej konstrukcję, płytkę oczywiście, no i przewody też wystające. Trzeba być ostrożnym, żeby faktycznie tutaj nic nie uszkodzić, więc delikatność jest wskazana. No i widzimy też to, do czego chcieliśmy się dostać, czyli nasze switche, które możemy w tym momencie wymienić, moi drodzy, i robimy to bardzo łatwo, bo są to najzwyczajniej w świecie hot swapy. Po prostu je wyciągamy, jeżeli chcemy, bo na przykład któryś switch się uszkodził, wyrobił, chcemy zmienić jego pracę, no to nic bardziej prostszego, po prostu bierzemy switche, które dostaliśmy w komplecie razem z myszką i aplikujemy je w odpowiednie miejsce, tak, aby wszystko nam tutaj pięknie grało. Od Genesisa dostajemy trzy rodzaje takich switchy. Jest to Kyle 8.0, Kyle 4.0 i Huano Silent, moi drodzy. No i ja sobie postawię w tym momencie na Huano, czyli na te switche, które mają być teoretycznie bardziej ciche. O tym się za chwileczkę przekonamy, czy tak faktycznie jest. Aplikuję te switche Huano, ponowna wymiana. Jak sami możecie zobaczyć, zajmuje to naprawdę chwilkę. Switche są zaaplikowane i możemy powoli przechodzić do zamykania naszej myszy, aplikowania sprężyn, wymiany oczywiście naszego tyłu, bo chciałbym, żeby był bardziej uwypuklony, i zmontowania myszki w całość, czym się teraz zajmę. Myszka już podłączona, klikam, zapala nam się ta dolna płoza, która wygląda naprawdę bardzo atrakcyjnie, podświetlenie jest intensywne, dodatkowo podświetlany jest również scroll, ale tak jak wcześniej wspominałem, w tego typu myszkach zależy nam przede wszystkim na osiągach i żeby ta myszka pracowała możliwie jak najdłużej. Myszka dedykowana jest sportowcom, przypominam, więc tutaj faktycznie podświetlenia możemy się pozbyć w samym oprogramowaniu, gdyby komuś przeszkadzało, że zżera ono troszeczkę energię, no ale to, co najważniejsze, czyli dźwięk brzmienia switchy i że faktycznie wykonaliśmy tu pewną pracę, która dźwięk samej myszki zmieniła. Sami posłuchajcie. A teraz dla porównania dźwięk myszki sprzed zmiany switchy.
Jak sami możecie zobaczyć, w pierwotnej konfiguracji jest znacznie głośniej. Oczywiście te switche różnią się od siebie swoją charakterystyką pracy, ale dzięki temu, że dostajecie trzy komplety, to możecie dopasować tą konfigurację do własnych potrzeb i po prostu własnych preferencji. Podsumowując, nowy Zircon 13 od Genesisa to absolutnie zachwycający produkt z bardzo dobrymi podzespołami w postaci sensora, w postaci switchy, które jeszcze dodatkowo możecie wymieniać, gdyby coś się z nimi stało. Pełna możliwość konfiguracji, począwszy od kształtu myszy i jej ergonomii, a to wszystko w naprawdę bardzo dobrej cenie, bo cena to około 270 zł. Moi drodzy, myszka, która z zadowoleniem będzie spełniać wszelkie potrzeby również e-sportowców, za 270 zł, wirelessowa, delikatny mankament w postaci wagi, 77 gramów, ale za to przyjaźnie wyglądająca, choć ze standardowym kształtem, ale też fajnym podświetleniem RGB w postaci tylniej płozy i podświetlanego scrolla. To naprawdę myszka absolutnie kompletna i już nie mogę się doczekać następnych odsłon i tego, co Genesis wymyśli, żeby nas zaskoczyć, bo to zaskoczeniem jest. Zaskoczeniem nie tylko dla nas jako klientów, ale prawdopodobnie również dla konkurencji Genesisa, która już niebawem prawdopodobnie będzie podążać ich śladami. To by było na tyle. Myszka zdecydowanie trafia na moje biurko, żeby przetestować ją nieco dłużej. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych takich recenzji, bo planujemy dla Was naprawdę bardzo mocne materiały. A ja się na dzisiaj żegnam. Trzymajcie się. Cześć.